chcą wejść na Śnieżkę zimą w samych szortach, więc już teraz się odpowiednio przygotowują i biorą kąpiele w zamrażarce z lodowatą wodą. Kto? Miłośnicy sportów ekstremalnych z Poznania. Lekko nie będzie, bo odczuwalna temperatura na szczycie może przekraczać 30 stopni poniżej zera. Ale wejdą na pewno, bo obiecali to choremu Julkowi. Jeszcze nie poznaliśmy chyba swoich granic do końca. Najdłużej, ile mi się tutaj udało wysiedzieć, to jakieś 20 minut. Jakie to jest uczucie po tych kilkunastu minutach w takiej wodzie? Ciężko się ruszyć. Zamraża się w tej pozycji. Głowę zanurzyć to jest najtrudniej. Tak, są pierwsze etapy, najpierw właśnie powiedzmy do piersi, później ręce, bardzo, bardzo ciężko, bo ręce są bardzo ukrwione, dużo, dużo żył mamy w rękach i bardzo, bardzo to boli. A głowa jest w ogóle, mam bardzo mało tkanki tłuszczowej i też mocno ukrwiona i no, trzeba dużo ćwiczyć, żeby dojść do etapu, żeby zanurzać tutaj głowę. Ten projekt składa się jakby z dwóch etapów. Jeden to jest nasza próba wejścia na Śnieżkę w krótkich spodenkach i zdobycia tego szczytu mimo panujących tam warunków i bardzo niskiej temperatury. I połączyliśmy ją ze zbiórką charytatywną dla Julka. Panowie przyszli rozdawać im zabawki. Julek choruje na niedorozwój uda. Udo ma krótsze o 50% od zdrowego. W prawej nodze, to jest tak zwana choroba PFFD. Żeby mógł normalnie chodzić, trzeba wydłużyć nogę. Żeby wydłużyć nogę, trzeba najpierw zrekonstruować biodro i kolano i następnym etapem będą wydłużania. Są jeszcze trochę łatwiejsze zabiegi niż ten pierwszy, co nas czeka. Najważniejsza jest ta pierwsza operacja, która już jest niebawem. Ona polega na nastawieniu wszystkich mięśni, ścięgien, ułożenia kości. To jest bardzo skomplikowana operacja. Pierwsza operacja jest najtrudniejsza, później rehabilitacja, później przez pół roku, wiadomo, przez pierwsze miesiące będzie jeszcze usztywniony w gipsie, nie będzie mógł się ruszać, później będzie rehabilitacja, jakby nauka od nowa chodzenia, bo nogi będą osłabione, no i później za rok, półtory pierwsze wydłużanie. Także taki jest plan na najbliższe lata. Rehabilitacja jest od pierwszego dnia narodzin, gdyż Julian jest wcześniakiem, jest bliźniakiem, więc tutaj miał dużo już problemów na samym początku, nawet nie związanych z nogą. Więc rehabilitujemy się od urodzin i myślę, że to już będzie trwało do tych 20 lat na pewno. No szansa właśnie jest, dlatego walczymy o tę szansę. Bo szansa jest, że będzie wszystko okej i w wieku tych 16 lat będzie miał równe nogi. My specjalnie, wiesz, pojechaliśmy dzisiaj rano, nie, żeby było zimno i nic. Było się. Szacun dla nich za to, że chce im się coś takiego robić, bo to jest ich bezinteresowność, zupełnie motywowana czystym, takim fajnym serduchem i no myślę, że to jest takie pozytywne, że inspirują innych. Także fajnie, bo ja sam też powiedziałem, że jeżeli tylko dam radę i będę zdrowy, to wchodzę z nim. Ręce jak wpadasz do wody, to połóż sobie na nogi. Połóż na nogi ręce, nie trzymaj w wodzie. Pierwszy raz w Anience. Jak widać, wszystko kwestia głowy. No, zaliczone. Jest teraz super ciepło. Pierwszy krok przed wejściem zimowym. Tak, dokładnie pierwszy krok. No teraz lecimy nad jeziorko, jeszcze popływać, póki ciepła woda. Te przygotowania, które robimy, są kilkuetapowe. Jedno to jest przygotowanie adaptacji właśnie do zimna. Drugie są to ćwiczenia medytacyjne powiązane z ćwiczeniami oddechowymi. Przygotowujemy się fizycznie pod kątem wytrzymałości, chodzenia po górach. I również, co niektóre osoby zmieniły dietę i przeszły na dietę, która jest bardziej odpowiednia do takiej ekstremalnego wyzwania. Na Śnieżce są jedne z bardziej ekstremalnych warunków, jakie no, w Polsce na pewno i w Europie można spotkać. Przy tej wysokości oczywiście.
Wiemy, że w zeszłym roku, dokładnie w tym samym okresie, przy 10-stopniowym mrozie i wietrze, który sięgał 90 km na godzinę, było to około minus 27 stopni, także będziemy zakładać najgorszy wariant. Stwierdziliśmy, że jak już robimy coś tak szalonego, no to wykorzystajmy to. No na pewno, no już nie ma odwrotu, nie? Jak już sobie tak powiedzieliśmy wszystkim, że idziemy dla Julka, no to teraz już głupio by było się wycofać. To jasne, odwrotu już nie ma, bo chcą dotrzymać złożonej Julkowi obietnicy. Wejście na Śnieżkę zaplanowane jest na początek grudnia, a informacje o Julku można znaleźć na facebookowej stronie akcji Zimą w szortach na Śnieżkę dla Julka.